Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Spidermana. Lecimy sobie tutaj do banku zawalczyć z naszym super kolegą, którego ostatnio złapaliśmy, ale jakiś klawisz go wypuścił i jeszcze dał mu kostium. Super. O, i to jest, widzę tu nagranie, które... Nie jestem prawnikiem, ale... Wszyscy dobrze znają z gameplay, które były przed premierą pokazywane. Ups, no to utknęliśmy tu na amen. Gramy w zagadkę. Nie? No to może chłopak. Okej, lejemy się po mordach. Wow! Ale rękawice, pełna cyfryzacja. Jak tam uważasz? Skoro chcesz się bić, będziemy się bić. Rany, już niedługo cię zapuszkują i będziemy mogli gadać. Lubiłem ogólnie Shockera. Pamiętasz naszą pierwszą walkę? Byłem młody i głupi, a ty po prostu głupi. Ale mu jeszcze pocisnął. No więc, pole no. Widzowo. Sherman. Herman znaczy. Określający, ile powinno się gadać? Ktoś ustala idealny stosunek czasu mówienia do czasu milczenia? Zresztą, kurwa, ale trafiłem. W słowach na minutę? W sylabach na sekundę? Dobra, teraz mogę mu porządnie przyłożyć. Czemu to robisz, Herman? Bo inaczej mnie zabiją. Okej, okay, on działa pod jakimś przymusem. Jak mnie ładnie poprosisz, no. To pomyśl. Czy on ma jakieś inne asety? To dla ciebie! Tych ciosów, które, że tak powiem, były zaprezentowane. Powiedz mi wszystko, to ci pomogę! Naprawdę chcesz pomóc? To oddaj mi te pieniądze! Tego akurat nie zrobię! Banków. Masz farta, że trafiłeś na gotówkę. Jeśli naprawdę chcesz się dorobić, obczaj day trading. Bardzo na czasie. Czekaj, czekaj, czekaj. O, nie. O, Herman, no co ty? Jeśli mi powiesz, dla kogo działasz, no będę przecież ci pomóc. Odskoczyłem, halo ty. Ginę, dość jasno się wyrazili. Na czym to stoi? Tak szczerze powiedziawszy. Zaczynam się o ciebie martwić. Bać się ludzi. Nie! Kurwa mać. Nie wiem, czy to na pewno ludzie. Bo z tymi matkami może się kryć wszystko. Zaraz! Oni mają matki? Mam 9 zdrowia, nie? Dobra, trzeba po prostu czekać, aż się rozładuje, chłopaki. O właśnie, zrobić coś takiego. To może zaboleć. Teraz tutaj na trójkącie, pyk, pyk, pyk i po prostu spadamy. No, halo. Dobra. Poddaj się, to dostaniesz ochronę! Mowy nie ma! Nie widziałeś tego, co ja! No to... Nie chcę! Dobra, masz ostatnią szansę! Więcej tego nie powtórzę! Nie ruszaj się! Co ty, policja? O kurwa. No! Kurwa! Dobra, to pierwsza śmierć. Pierwsze koty z opiekty. Dobra, masz ostatnią szansę. Więcej tego nie powtórzę! Nie ruszaj się!
No co jest? Jak on tak napieprzył? No nie mogę się ruszyć w ogóle, nie? Bo on tak... No i chyba game over. Ale tak ledwo, bo 3 HP mi zostały. Sorry, Herman. Sam to na siebie ściągnąłeś. Dosłownie. No coś z kostiumem się porobiło, bo... Jakby to powiedzieć, taki troszkę był... No niezbalansowany, co chwilę się jakieś takie wyładowania robiły. Musiał chłopak odpocząć. Ale 6 minut walka z bossem. Rany. Był przerażony i zdesperowany. Nagle wszędzie zaroiło się od demonów. Dobra, Yuri, Shocker jest już twój. Dobra robota. W tratwie czeka na niego specjalna cela. Tym razem zatrzymamy go za kratami. I jeszcze jedno. Jestem prawie pewny, że działał dla gangu demonów. Gang demonów? Brzmi jak nagłówek w Daily Bugle. Ej! Bugle to bardzo treściwy i poważny dziennik. Chyba nigdy go nie czytałeś. Słyszałem, że mają świetnych dziennikarzy. Ale do rzeczy. Mieliście doniesienia od... o bandytach w maskach? Sprawdzę i się odezwę. Przy okazji, jak wielkie pobojowisko zostawiłeś w tym banku? Uwierz mi, że nie chcesz wiedzieć. Żałuję, że zapytałam. Cześć, pójdźcie. Walka z Shockerem trochę trwała. Pora sprawdzić, co się w tym czasie działo na mieście. Dobra. No, teraz jesteśmy w Midtown, z tego co widzę. Nie w Chinatown. Dobra, weź to aktywuj wszystko. Nie chcę tego pomijać, po prostu. O. To jest drugi komisariat? To bez kitu. Co nie, co dzielnicy mają komisariat? Chociaż tego jakoś nie oznaczyło, ale oznaczyło Empire. Wow, jak fajnie, jak się tak przybliżymy. Wypas. Dobra. Tylko nie, na tą drugą wyspę raczej nie popłyniemy, tym bardziej, że... No, nie ma tu za bardzo modeli 3D, one są takie na opak zrobione. No i tak, co my teraz mamy zrobić? Oczywiście brak żadnych misji, mamy punkt zdolności. Mamy gadżet nowy. Możemy to zrobić, bo mamy żetony. Ale no nie do końca chcę to. Jakieś nowe kostiumki. O! Kurwa to... Jakieś jest auto, Porsche, czy Ferrari, czy kostium Spidermana, nie wiem. O, tu jest kilka fajnych, nowych. Skradanie się, coś poprawia. Nie poprawia przemieszczania się. Dobra, jeszcze tego nie robimy. Ale nie jestem zdecydowany, jaki będzie taki nasz główny kostium bojowy, że się tak wyrażę. W końcu ktoś zginie w tej strzelaninie. Kurczę, oni... Peter, nieco się pośpieszyłem, radzą ci szukać innej pracy. Mam plan. Daj mi trochę czasu. To jeszcze będziemy mieć okazję coś wynaleźć. Niezwyciężony Otto Octavius. To świetna wiadomość, oby się udało. Atakuj wszystko. Hej, zajrzałam w doniesienia o demonach.
Wiedziałem, dobra, że zmieni zdanie. Rozwaleni. Nie próżnują dziś w nocy. Atakują nieruchomości Fiska. Wzięli się za Fiska. Kurczę, myślisz to samo co ja? Wojna gangów. Spróbujmy być szybsi od nich. Jakieś nieruchomości Fiska nie zostały jeszcze zaatakowane? Zobaczmy. Patrol zgłosił spory ruch w jednej z jego stoczni w Portside. Dzięki, Yuri. Sprawdzę to. Lecimy. Ej, Yuri, wiesz może, do czego Fisk używa tej stoczni? Nie wiem. Wyślę policjanta, który się tam z tobą spotka. Jefferson Davis. To dobry Blina. Pracuje nad sprawą Fiska od lat. Jeśli ktokolwiek może wiedzieć, co się dzieje w stoczni, to właśnie on. Okej. Skoro mamy jakiegoś zaufanego policjanta... Uwaga wszyscy! Trwa napad na to jestem za. Ja lecę na pojazd opancerzony. Jeśli postawią skarbcu choćby jeden palec, zapłacisz za to głową. Tak jest, szefie. Potrajam strażę. Demony nie tkną sprzętu. Słuchajcie! Demony przejmują nasze zapasy! Straciliśmy już dwie partie. Szef może i siedzi, ale to nie znaczy, że jego towar jest do wzięcia. Łączność, orzeł 2, jak tam? Orzeł 2, zgłaszam się. Obserwuję. O jakie zapasy chodzi demonom? Muszę załatwić ludzi Fiska i sprawdzić, czego pilnują. Cokolwiek to jest, lepiej, żeby nie było w rękach Fiska ani demonów. Wszędzie snajperzy. Chyba najpierw zajmę się nimi. I cięcie, nie wiem, czy zobaczycie to cięcie, nie wiem. O kurde. Nie do końca to chciałem. Ale ten tutaj... Jeden ziomeczek się zaklinował w budynku i nie mogłem go pokonać. Złomu. Precyzyjny strzał siecią mógłby odwrócić uwagę. Nie mogłem do końca... O, wiecie. Wyeliminować tutaj ziomek był w budynku. Teraz go nie ma, z tego co widzę. Ciągle mówią o jakimś sprzęcie. Co Fisk tu trzyma? I może uda mi się też ich wyeliminować po cichu, tak jak miało to w zamiarze być zrobione według tej misji. Tam jest ten... W każdym razie no dziwna sprawa, że tak ziomeczek się... O Jezus. Spakował, nie dało się wejść. No trudno. Co ty robisz? Chłopie. Tego snajpera pilnuje strażnik. Trzeba będzie dzielić i rządzić. Ta stocznia to wielkie... Nie, tamten jest głuchy, bez kitu. Celuje tam swoich, nie? Nieważne. Nie ociągajcie się. Chcę to szybko załatwić i zabezpieczyć cały sprzęt w składzie. Tak jest, robi się. No, co jest? No powiedzcie, że on tam jeszcze gdzieś padł do wody i przeżył, nie? Co tak milczysz, Frank? Franka z nami już nie ma. Cholera, niech ktoś sprawdzi co z nim. Robi się. Gdzie miał być Frank? Nie wiem, ale tu jest jakiś samotny wilk. I oglebę, myk. Jest tam kto? Jeśli tak... Hej! Znalazłem Spider-Man! Dobra. Opie, nikogo nie znalazłeś. O, tam właśnie naprzeciwko mnie, nie? Tam, gdzie celuję. Dokładnie w tym miejscu był ziomek, a tam nie ma nigdzie cholera drzwi. Tego się tu rozwalić, nie da z tym się nic zrobić.
obrót szybki. Make. To jest fajne, że oni w siebie mogą strzelić i jakieś tam obrażenia im to zadaje. O właśnie, tak jak teraz. O, to było dobre. To też nie było głupie. Elo? Bo ja tu sobie kipnę, a tak to byśmy nie chcieli. Nie, to chciałem wykorzystać, kurczę, chciałem to na niego zrzucić. O, właśnie, przyjeżdża policja, wtedy ten jeden był cały czas uwięziony i nic się nie działo. Także może i dobrze, że tam nie chodziłem. Wiesz, że 3 lata próbując wejść. Nie mogą włazić na prywatny teren. No wiem, wiem. Dlatego wziąłem nakaz. Co powiesz na całkowicie legalną rewizję? To mi się podoba. Jak cię zwą? Jefferson Davis. Mów mi. Nie znam. A ty to? Wygłupiam się. Mój syn cię uwielbia. To jak? Możemy spokojnie rozwalić te drzwi? Wolałbym nie utonąć na miesiąc w papierach. Okej. Okay. Znajdę inne wejście. W takiej rundze musi się znaleźć jakaś dziura w ścianie albo... Wskazówki? Sprawdź na tyłach. Poszukałbym sam, ale wiesz, nie jestem Spidermanem. No jakimś dachem może. O, kominem. I my, jaki mamy to? Czy nie mamy? Mamy. Dobra, jest. Czuję się tu jak bohater z horroru. Halo? Zastałem tu jakichś rybaków z hakiem zamiast dłoni? Dobra, gdzie te zamknięte drzwi? Jeff, jesteś? Staram się powstrzymać od żartów w stylu puk puk, kto tam? Doceniam to. Widzisz skrzynkę zasilającą drzwi? Widzę. Dobra, widzę. Jeśli zdołamy ją przeciążyć, drzwi się otworzą. Sprytne, ale jak niby mielibyśmy to zrobić? Spróbuj tego. Paralizator, genialnie. Co mi wrzucił? Cacka pozwolą mi wprowadzić pewne ulepszenie. Trzeba jeszcze to podnieść. Jezus. O, nowa broń. A czekaj, czy mi to zabrało zasoby? Jakieś? Nie wiem. I my, elektrosieć wymiata. Lubisz gadżety, co? Przypominasz mojego syna. Jak miał 5 lat, już rozkręcał telewizory, a teraz zdejmuje simloki znajomym. Pewnie mógłbym się od niego wiele nauczyć. Okej. Nic nielegalnego póki co. No oprócz Titanika. Trochę za spokojnie, co? Na razie. Sprawdźmy dokładniej. Szukasz czegoś konkretnego? To bardzo stara stocznia. Kiedyś korzystali z niej przemytnicy. No tak, najwięksi fani ukrytych pokojów. Posłuchaj tego. Brzmi jak puste, co nie? Znalazłem ukryty panel, jak ten na drzwiach. Przewody prowadzą na tyły. Poszukaj kolejnej skrzynki. Zobaczmy, czy moje soczewki wychwycą okablowanie. Okej, jedna, druga. Udało się? Nie. To pewnie zła skrzynka. Szukaj dalej. No, nie siadło?
bym ich w życiu nie otworzył. A ja pewnie sam bym ich nie znalazł. O, ciul, jakiś sejfik. Ciekawe, co tam za pieniążki się kryją. Ukryte pokoje lubią chadzać parami. Widzisz coś dziwnego na podłodze? Aha. Nawet najlepiej ukryte drzwi zostawiają rysy na podłodze. Szukaj więcej takich. Dobra, ale mnie ten sejf interesuje. O, mamy. Skoro już wiem, że muszę szukać rys, rozejrzę się jeszcze raz. No przecież... Kurwa. Masz tu, chłopie. Jak na dłoni pokazane rysy. Co ty robisz, Spider-Kocie? Szukaj dziwnych zarysowań wszędzie. Na podłodze, na ścianach. O, na ścianach, to jest dobre. Mam coś. Jest rysa, nie ma drzwi. A przynajmniej żadnych nie widzę. Bomba, zaraz będę. Albo i nie, Winder szlak trafił. Zaczekaj, ściągnę cię na górę. Gdzie on jest? Piętro drugie. Pordzewiałe części i wypasione szczury. Ostrożnie, most jest zniszczony. Dam sobie radę. Muszę go złapać pewnie. Nieźle. I z telemarkiem. Nie wszyscy wcinamy pączki. Niech ci będzie. Kolejne sekretne drzwi. Zajmę się zamkiem. Daj znać, jak znajdziesz skrzynkę. Tak, robi się. Chłopie to... Najłatwiejsze zadanie świata chyba. Drzwi muszą być podłączone do innej skrzynki. Na przykład do tej? Ha, mam ją! Nie mogę strzelić, co jest? Trafiona! No i zatopiona, pająku. Pokaż, co tam w środku masz. Ej, spójrz no tylko. Pusto. Zaczynam myśleć, że Fisk sobie ze mną pogrywa. Spójrz na ściany. Trzymali tu broń. A przez drzwi frontowe by jej nie wnieśli. Musi tu być jakieś inne przejście. No chłopie, już znalazłem. Na ścianę, to może sterować przejściem do innego obszaru. Ludzie Fiska gadali o jakimś składzie. Może to tu? Na pewno. To wygląda na podwójny obwód. Spróbuj znaleźć drugą skrzynkę. A pierwszą już się udało otworzyć? O kurwa! Gdybym był skrzynką przyłączeniową, gdzie bym był? Idź za kablami. Powinny cię poprowadzić w dobrą stronę. Przeskocz tego tytanika. Jany. No tam jest jakaś skrzynia, chyba ale... wielu miejsc na ukrycie skrzynki. Chyba nie wejdę, co? Ta skrzynka przyłączeniowa musi być w pobliżu kabli. To może być gdzieś ukryte. No jestem na dole ewidentnie, ale ja tam nie mogę zejść. No podejrzewam, że muszę to zrobić tu. Gdzie jeszcze nie szukałem tej skrzynki? W dupie, że tak powiem. Głupie, ogarnij się. Przewody, które stąd wychodzą, to nasz najlepszy drop. No, widzę ty, kościół, nie gorączkuj się. A może muszę przejść tam na drugą stronę jakoś, nie wiem.
Gdzie jest ta skrzynka? Może to Beskidy jest na zewnątrz? Mogę stąd wyjść? No mam ją! Gdzie? O kurde. Jak mam ją? Aha, dobra, trzeba windę chyba będzie. Gotowe. To niezła skrzynka z bezpiecznikami. Miałeś rację, Jeff. To włas. O kurde. Wspaniale. Możesz mi pomóc? Ciężkie to. No co ty dasz rady sam? Po co ci potrzebny? Dwa, trzy. Wcale się nie boję. To pewnie stary tunel przemytników. Chyba nikt go nie sprzątał od czasów Al Capone. Drogę blokuje kawał betonu. Mogę nie przejść. Zobaczę, jak to wygląda z góry. Ty, no ale... Jak tam do góry wejść? No tu nie wyjdę, no nie umiem tam przejść. Co jest grane? No chciałem tak wcześniej. Swobody ruchu, poczekaj. Lol. Przyblokowało mnie. Poradzisz coś na to? Co to było? Może to metro? Śpieszmy się, nie jest bezpiecznie. Dobra, to na pewno nie było metro. Nie, brzmiało jak eksplozja. A to brzmi jak demony. Skład! Szybko! No tu, no nie, tu nie ma wyjścia. Idziesz, pająk. A nie mogę teraz celować, co jest? W co mam celować? Szybko, a, dobra. Bez sensu. Niech to. Po demonach ani śladu. Jak się tu dostali? Musi tu być tylne wyjście. Spróbuj znaleźć drzwi. To jest kawał zbrojowni. Albo był. Nie zaglądali do tego odgrodzonego pokoju. Po co się męczyć z włamywaniem, skoro można rozwalić siatkę chroniącą stojak na broń? No tak. Cokolwiek. Nie brali mniej groźnego sprzętu. Zostawili granaty dymne i hukowe, paralizatory. Nie cackali się, działali w pośpiechu. O, tu leżą tu puste skrzynie, a te, których nie wyczyścili, chyba zabrali ze sobą. Ja taki karabin snajpersko-maszynowy. Patrz, przestrzelili zamki. Chłopie, byłem tu już. O, są nawet. Demony. Zostań tu. Jednak to wyrzutnia rękę. Będziesz potrzebował pomocy. I trochę sprzętu. Ruszymy. Do dzieła. Bierz ich. Stań! Zatrzymaj się! Aresztuj ją! Stań ją tam! Ejcie! Co? I o to chodzi! Próbuję robić swoje! Uważaj! Teraz! Ostrożnie! Teraz to się popisujesz! Powiedział koleś, który uciekł. Opuszczę go! No góry mnie wkurza. Przeładowuję! Ej, Jeff! Przydałaby mi się któraś z twoich sztuczek! Nie zginę, kurwa. Znowu to się dzieje. Jestem pod wrażeniem! Patrz dalej. Celuję! Za tobą! Osłaniam cię! Dzięki, w samą porę!
Dobra. Ty to masz wyczucie czasu! Opuszczę go! Uwaga! Nie! Nie gin! Puszcz! Nie, dlaczego? Już chyba jestem zmęczony, no. Trzeba będzie zaraz jakoś tutaj zrobić przerwę, akurat będzie meczyk. Dobra, nie, zobaczymy bez kitu. Widzicie? Ja też mam kumpli! Uważaj! Strzelam! Ostrożnie! I my gdzie tam? Gdzieś ty to rzucił? Dobra, w idealnym momencie. Za tobą! Ostrożnie! Okurczę go! Celuję! Może go... A, to znasz, kurde. Po co ty te dym narzucasz, chłopie? Jeszcze żyje? Jezus, ile on dostał na ryj i jeszcze żył. Bronie mają jakieś dziwne. Dobra. A nie wykorzystywać na tych właśnie starczami. Ała, 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 ała. Sobaka, ja pierdziele, co jest, chłopie, weź tam leć, zanim mnie aresztuj tego. No dobra, ja będę leciał. Jeśli jednego dnia zwieją mi dwie ciężarówki pełne bandytów, chyba wyrzucę kostkę. Nazwiała już ciężarówka jakaś? Nie przypominam sobie. Spidermanie, w stoczni są jeszcze demony. Trochę mnie wstrzymują. Jak u ciebie? Niewiele. Ranie się ją taki chaos na drodze, że zaraz będą ofiary. Staram się wyrobić, ale może się okazać, że zostaniesz tam. Trzymaj się, Jeff. Nie rób nic szalonego. No to jest ładnie skryptowane. O kurde. Że nie mogę ich dogonić. No! Jesus Christ! Za chwilę obernie któryś z przechodniów! Muszę podejść bliżej! No, co mam zrobić teraz? Hej! Jest jeszcze miejsce? Taniec pajaca. Czas na wysiadkę. Nie bój. Ups.
Kurde. Świetnie. Od kiedy trójka przyjeżdża na czas? Jaka trójka? A, dobra. Wszystko jasne. I co teraz? O, dobra. Udało mu się jednak chyba coś ogarnąć. I on zginie, kurczę. No, dostał jak nic. Dlaczego? Bo był dobrym, nieskorumpowanym glinu. A nie, nie dostał. Czy dostał? Nie wiem, kurde. Nie, nie ma żadnych tych. No to się nam jeszcze pewnie przyda do jakiejś tam misji. Odkryliśmy, że w akcji wziął udział Jefferson Davis. Odniósł jedynie nieznaczne obrażenia i wkrótce ma wrócić do zdrowia. Przepraszam, ale czy ma pani prawo tu być? Bardziej niż ty. Po zajściu w galerii, Bugle wysłał mnie na miasto. Mogę się teraz skupić na prawdziwych historiach. I na demonach. Im bliżej będziesz tej sprawy, tym więcej ci grozi. Im bliżej będę, tym szybciej ich powstrzymamy. My? Panie Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Bez komentarza. Rozumiem niechęć. Ale ci tutaj i tak opowiedzą tę historię, a uwielbiają kontrowersje. Gdzie jest haczyk? Nie ma haczyka. Tylko prawda. Okej. Proszę. No masz. Dobra jest. Tyle lat ją znasz i teraz dopiero? Wpadłeś na takie wnioski? Dobra, moi drodzy. Rany, padam z nóg. Co do domu trochę się prześpię. Kończymy ten odcinek. O, miejsce szybkie podróże, ale to na pewno nie po tym mieście się tak przyjemnie lata. Dobra, nie chcę się tam... Boże, chyba nie mam wyjścia. A to niezła szybka podróż. Szybko podróż metrem i chuj. Okej, dobra. Jesteśmy przed naszą Hawirką. W każdym razie nie będziemy kontynuować tutaj żadnych tam misji głównych, pobocznych, czegokolwiek, a spotkamy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia.